Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem tworzącym ruch społeczny pomocy dzieciom i ich rodzinom. Stulecie TPD obchodzono w Sieradzu z udziałem społeczników i ludzi wspomagających tę organizację. Dziecko to także człowiek, tyle że jeszcze mały. Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa, chcąc wielu dzieci los odmienić, spisali dla was mądre prawa. Nikt mnie siłą nie ma prawa zmusić do niczego, a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi i mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić. Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać. I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać. Co prawda historia TPD w Sieradzu, o czym wspominano podczas uroczystości w Państwowej Szkole Muzycznej, sięga tylko początków 1946 roku, ale i tutaj jest to organizacja wielce zasłużona dla dzieci oraz ich rodzin. Najważniejsze działania to są skierowane do uczniów i dzieci, czyli to jest pomoc w świetlicach. To jest organizowanie wypoczynku zarówno letniego, jak i zimowego. To jest również wszelka działalność związana z uroczystościami, czy to będzie Dzień Dziecka, czy to Mikołajki. Urszulę Świniarską, dyrektorkę drugiego liceum ogólnokształcącego w Sieradzu, nagrodzono za tę działalność odznaczeniem Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej. Zaś Stefania Gąsiorowska, prezes Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, otrzymała najwyższe odznaczenie TPD, medal doktora Jordana za przyczynienie się do budowy kilkudziesięciu placów zabaw w Sieradzu, Warcie i Szatku. Takie odznaczenie zobowiązuje. Będziemy starali się to robić może jeszcze lepiej. Teraz już technologie i rynek pozwalają na to, żeby robić takie prace rozwojowe. Te, które zrobiliśmy, były jakby pierwszym etapem po długiej historii takiego marazmu w tym zakresie. Sądzę, że kolejna edycja powinna być jeszcze ciekawsza, jeszcze piękniejsza. Na rzecz dzieci działa w powiecie sieradzkim ponad 150 społeczników oraz 40 instytucji i organizacji współpracujących z TPD. Najbardziej zasłużeni z nich otrzymali odznaki stulecia TPD i statuetki Przyjaciel Dziecka. Wyróżniono także Annę Fabrowską, która od ponad 40 lat działa w TPD, za co niedawno otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. Daje to taką satysfakcję, że ludzie przychodzą, dziękują, są uśmiechnięci, mówią, że los ich się poprawił i ich dzieci, i stan ich rodziny, taki emocjonalny, finansowy, z racji tej, że wspieramy w różnych zakresach. Dla uczestników uroczystości wystąpiły dzieci z przedszkola publicznego imienia Kubusia Puchatka w Sieradzu. Zaś w Spółdzielczym Domu Kultury oglądać można było wystawę obrazującą stuletnią historię Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.